Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout 4. Nic nie zapowiadam, co w tym odcinku będzie, bo nie wiem. Spróbuję oczywiście posunąć nieco akcję do przodu, czyli wybieramy się. A tędy będzie szybciej. Co prawda nie mam jeszcze pancerza wspomaganego, więc spadanie raczej boli. No, ale wystarczy, że troszeczkę się trzymamy bardzo nawet stromych krawędzi. I udaje nam się. Oh, hello. As I live and breathe. Oh, no ty. Really No tak. Codsworth, what happened to? No to akurat głupie pytanie. Przecież widziała, co się dzieje. Things will be so much more exciting with you and Sir back. Where is your better half, by the by? Okej, no nie będziemy owijać w bawełnę. Znaczy, ja zakładam, że jeżeli ja zdążę przeczytać, to wy też. O ile was interesuje to, co oni tu mówią. A troszeczkę szkoda czasu na czytanie konwersacji, które prawdopodobnie nie mają tu jakiegoś strasznego zacięcia literackiego. Tutaj to jeszcze okej. Okay. Już nie jeden się śmiał z tego, ale ja też pozwolę się troszkę pośmiać. No trochę głupio, nie? Porwali mi dziecko. To sobie troszkę pozwiedzam okolice, nie? Zamiast szukać dziecka. Okej. Okay. Też byłem zdziwiony. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack if you must be famished. Daliśmy sobie troszkę charyzmy. Weird. What's wrong? I proszę bardzo. Stay with me, pal. Focus. Tak. Ale właściwie gdyby go polerował cały czas, o nawet gdyby spolerował lakier, to wypolerowany metal wcale tak łatwo nie rdzewieje. Cosworth, dałeś ciała. Okej. Okay. Będziesz chyba szybciej. Okej. To oczywiście wiemy, że w zasadzie tu nic nam nie grozi. A poza muchą. That about takes care
wiem, no przecież nie gram pierwszy raz. A, no i po spince. Holender, muszą tu gdzieś być spinki. Bo inaczej co by to był za sens. Jecho bądź. Plastikowa dynia, no przyda mi się na pewno. Tak, ale z plastiku, haha, tu takich parę knyfów jednak jest. Plastik jest potrzebny, ponieważ można z niego, nie wiem jakim to sposobem, ale można z niego wytwarzać, co po niektóre narkotyki. O, proszę bardzo, zbieramy sobie takie rzeczy. Właściwie to zbieramy wszystko póki co. Jeszcze nie jest to. Cosworth, gdzie jesteś? Zdaje się zadaniem. Jest schron. Ale nie ten. O, tu jest schron. Co prawda, nie da się tutaj otworzyć tego i owego, ale jak na początkowy, że tak powiem, etap gry, to można się tu nieźle obłowić, niczego nie otwierając. O, średni. Bomby cukrowe, tak. Ciekaw jestem, skąd tu prąd. Aha. Wszystko upędzlowałem. Nie, jeszcze puszeczki. Okej, to chyba na razie tutaj wszystko. Aha, sztabka złota, to nie wszystko. Oliwiarka też się przyda, ponieważ w pustych oliwiarkach jest olej. Mhm. Jeszcze nie widziałem pełnej oliwiarki, ale... Ha. Tak, Cosworth gdzieś nam się zapodział. A cóż mamy za zadanie teraz? Aha. Czyli chyba nie głupio byłoby go znaleźć. Tak, no są momenty, że no... No chciałbym zobaczyć, jak ona tam biega, prawda, z tymi wszystkimi gaśnicami i tosterami. No, powiedzmy sobie tak szczerze, no, że tu się znowu czepiam, żeby tylko cokolwiek. No, żeby nie było tak, że wszystko jest dobrze. Ale tak w zasadzie jest, no, wszystko jest dobrze. Gra jest, no nie to, żeby tam była idealna, ale, o, cześć Cosworth, szukałem cię. Hey, Cosworth. No co za chamisko, no. Ej, a co już to się zrobiło? Come on, Cosworth. I need your help. Przyspieszę to nieco.
Falcon is nearby, but the people there are... No nie no. A! You're just pointing me in a random direction. Well, I'm afraid that's all I have. But you know best, Mum. I'm sure you'll find young Sean. Tak, przynajmniej z początku przejmujemy się Seanem. Dobra. No, gdzie to? No, H4 mamy. H4 mamy pistolet. Okej. Zanim pójdziemy do Concord, to troszkę się tu rozejrzymy. Okej, wiem. Nie będę chwilowo niczego budował. Tylko schowam sobie śmieci. Tudzież rzeczy, których... Nie, obrączki nie... Nie włożę, bo potem o niej zapomnę i będzie sobie tu leżała. Przeszukam swój dom. Tak, to są rzeczy, których potrzebuję. Ale niezbyt szybko, bo po co się spieszyć, prawda? No, oczywiście dokładnie to sobie przeszukamy, kiedy będziemy czegoś potrzebować. Na przykład będziemy chcieli sobie wyklepać pancerz wspomagany, a zabraknie nam do tego żelastwa i wtedy będziemy biegać jak poparzeni po całej... O, kapsna. Po całej okolicy i szukać czegokolwiek. No. O, spinka. Czyli możemy wrócić do sejfu Cosworth. Gdzie sejf był? Mów mi zaraz. Może tu? Nie. Ach, nigdy nie pamiętam takich rzeczy. Podobnież można gdzieś tu sobie zaznaczać na mapie. Ale... O, tu jest sejf. Czy to zostaje? Tak. No tak. No, chyba nie. O, szlak trafił. A, mam jeszcze. No, na razie nie ma co się tu rozczulać. Dobrze, ponieważ... Tak. Pistolet sobie wrzucimy tu. Natomiast ten pistolet sobie wrzucimy tu. Jest to przedziadostwo, no ale... Ale czy ja mogę już coś z tym zrobić? No.
O! Myślę, że zrobię sobie coś takiego. No wyjdź, wyjdź, dobra. Teraz mam pistolet dzianowski, ale troszkę mniej. No ma tę zaletę, że o amunicję do niego póki co jest troszkę łatwiej. Czy może możemy coś tu... O, nie możemy, bo... Kaluch. O. Dość słabo z bieganiem. Tak, jak widać, nie siliłem się na moda rozbierającego nam ich tu do rozsołu. A, troszeczkę piesek. Cześć. Hey boy, what are you doing out here all by yourself? You lose your owner, buddy? Okay then, let's stick together. Hey. Stój. Wait there. How you doing, buddy? Hey boy. Think you can find something for me? Wiemy, że zaraz będą wrogowie. No ale dobra, spróbujmy. Any bad guys around, buddy? Nic? No coś ty. Okej, okay, widać jeszcze nie czas. Hey. How you doing, buddy? Hey boy. Think you can find something for me? No, przedmiot powinieneś jakiś znaleźć. No, no, no. Ej! No co stoisz? Czyżbyś coś zepsuł? Kazałem mu szukać i teraz jak wyglądasz? Nie walczył. Tak. No tak, bo kretoszczury zwykle noszą ze sobą różne rzeczy. No zgoda, mięso noszą, to fakt. Ale tutaj zwierzęta noszą także różne inne ciekawe przedmioty. W sumie nie ma co pędzlować, bo... to i tak będzie nasza baza w przyszłości, za chwilę, niedługo w sumie. Okay. Troszkę się zastanawiam, który ze scenariuszy wybrać na ten konkretny gameplay, to przejście. Czyli komu pozwolić wygrać.
Wiemy, że tu jest miejsce, gdzie możemy wejść. Nie jestem tylko pewny, czy rozsądne jest wchodzenie tam już teraz, ale okej. Najwyżej zginę, no cóż. Czy ja nie kazałem czasem mojemu piesowi zostać? Byłoby to trochę głupie. A, trafiaj, no. Zachowuje się jak normalnie. Nie wiem, czego używam. Co by tu iść? No chyba na razie. Póki co pójdziemy. Batsna jakoś niespytna, ale dobra, to może. Może na razie jeszcze będziemy szybciej się. Szybciej będziemy się ekspić. Zaraz będę świecił, więc pogrzeb się przydam. Pewno to już do czego w tej chwili, ale przyda się z pewnością, choćby po to, żeby go sprzedać. Okej. Tyle, że to na pewno nie koniec. A nie, to nie do wyjścia, no to co? Coś tu musi być. Ała! Czy on mnie ugryzł? Ojejejej! No, na szczęście jeszcze nie jestem jakoś specjalnie chory, ale ugryziony w nogę. I co, i to wszystko? No nie, no by już było głupotą. To się sprzeda za kapsla jednego chyba. A, opłacało się, no tak. Rdzeń infuzyjny. No nic. To chyba wszystko tu. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Okej. W sumie zbliżamy się już do końca. Podejdziemy sobie tylko do. Concord. Ale najwyraźniej idziemy bez psa. Co nie bardzo mi się podoba. Czyżbym naprawdę w swojej głupocie kazał mu zostać tu? No, oczywiście, że tak. Hej. Come on. Nie. No dobra, pies, no. Wiem, że mogłeś mi pomóc.
a ja wziąłem i cię zostawiłem. Troszkę zaczynam szukać amunicji w tej chwili. Spinek ma mała dość. Ktoś podłogę nam tu zabrał. O, można by się zdrzemnąć w sumie. No dobra, dobra. Chyba tak obudzony po 210 latach. Naprawdę przeszedłem się do Concord, która wygląda jak wygląda. I zdrzemnął się w pierwszym, lepszym, dziurawym domu. Dobra, okej, okay, dobra. Tak, teraz już zrobiłem to celowo, a nie przypadkowo, bo co chwilę, jak widzicie, zamiast wychodzić z Pip-Boya, uruchamiam sobie menu. I... A! Wszystko oczywiście przez to, że jak zawsze w tych moich grach dawno nie grałem. Można by to uważać za durne tłumaczenie, czemu mi nie idzie, ale naprawdę dawno nie grałem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.